Cześć Paulinka, chciałam Ci zadać kilka ważnych pytań odnośnie występów Ghost i odnośnie Josepha. I mam takie pytanie. Co Tobą kierowało, kiedy zgłaszałaś się do tego odcinka? Procent. Nie żartuję, wypiłam trochę szampana, jak nagrywaliśmy klip do teledysku z Kolima. Właśnie zobaczcie sobie, bo naprawdę efekty są bardzo fajne. Czyli po prostu się dziabnęłaś. Okej, dobra. No teraz powiedz mi, czy bardzo się stresowałaś na nagrywaniu tego odcinka i jak to wszystko wyglądało od wewnątrz? Bardzo się stresowałam, bardzo, w szczególności w obecności Josepha. Tego tak nie widać na nagraniach, ale serce mi strasznie biło mocno. Nie wiem, jak to powiedzieć nawet, po prostu był mega duży stres, też przed kamerami jakoś tak dziwnie się zachowywałam, zjadłam tego banana, myślałam, że normalnie, a jak ja później zobaczyłam, to oj, było ostro. A co sądzisz o tym, że wczoraj Matia Mma dostał bana właśnie przez jedzenie banana? Rozmawiałam z Matią Mma na ten temat. Jest mu chociaż trochę głupio? Nie, ani trochę. Maciej w ogóle jest zboczony i nie wiem, boję się o niego, to mój przyjaciel, ale nie wolę się nie przyznać, że go lubię i że mnie śmieszą jego żarty. Co myślę o tym? No, nie żałuję na pewno, nie żałuję, założył nowe konto, więc dajcie obserwację tam. Ja tutaj oznaczę to konto, więc obserwujcie, ale miejcie się na baczności, bo Mati jest naprawdę nieprzewidywalny. Dobrze, wracając do tematu. Powiedz mi, Paulinka, kiedy to się stało mniej więcej, kiedy stwierdziłaś, że wybierasz Josepha na swoje Mai Mai? Już tak typowo. Typowo wiedziałam, bo wcześniej miałam mętlik w głowie, bo nie wiedziałam. No Josep to z jednej strony krepnął jakąś dziewczynę tam w pośladek, tutaj z drugą poszedł do łazienki, a ja nie wiedziałam. No nie wiedziałam, bo to nie da się poznać tak człowieka tak szybko, ale już tak później właśnie po tej sesji, tak trochę właśnie pogadaliśmy już po, tak minimalnie, to była dosłownie jakaś minutka i tak w sumie złapaliśmy taki fajny vibe razem, a potem jak mnie wybrał i się na mnie spojrzał takimi oczami, no to wiedziałam, że wybiorę jego, wiedziałam, że będę chciała go bliżej poznać. A teraz najważniejsze pytanie. Co sądzisz na temat tego, że Wojtkowi Goli pociekła ślinka, kiedy robił wam sesję zdjęciową? Jakbym mu robiła, to też by mnie pociekła. Paulinka! Żartowałam. Widziałam tego szota i no, jestem w szoku. Dobra, to było na tyle od nas.